Już za chwilę film, a ja zapraszam Was do udziału w giveawayu na 30 dni konta premium i czołg premium 8 poziomu. Wszystkie szczegóły w opisie filmu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bany. Wiemy, jakie czołgi będą w kalendarzu adwentowym w tym tygodniu, także już się z Wami dzielę. Oczywiście standardowo proszę łapkę w górę, rozbijajmy tą łajbę i lećmy z tematem. Dzisiaj, jak już pewnie wiecie, jeśli oglądacie materiał z samego rana, Tygrys 131, czyli czołg niemiecki, drzewka niemieckiego. Czołg niemiecki 6 poziomu. Generalnie historia czołgu: został przechwycony w Afryce w bardzo nienaruszonym stanie przez aliantów i dał pojęcie o tym, jak zbudowane są tygrysy i jak z nimi walczyć. Także czołg raczej historyczny. Jeśli chodzi o wtorek, będzie Chrysler K, także jeśli macie ochotę zakupić ten czołg, już we wtorek będzie okazja. Czy warto, czy nie? Było wokół niego mnóstwo kontrowersji. Suma summarum, mam go i uważam, i nie gram zbyt często. Oczywiście ja, to tylko ja, warto podkreślić, także jeśli chcecie, spróbujcie. W środę będzie typ 62, czyli must have dla mnie. Bardzo chcę ten czołg, czekałem, aż będzie możliwość zakupu. Doczekałem się, także w środę na streamach, które przypomnę, odbywają się od 8 do 14 i od 20 do 22, codziennie od poniedziałku do piątku, będę latał właśnie tym czołgiem. Czołg lekki chiński 7 poziomu. Czwartek, 360 dni konta premium. Czy warto, czy nie? Wszystko uzależniam od tego, jaka będzie zniżka, ponieważ od 24, zdaje się, do 26 też jest możliwość zakupienia konta premium, zawsze ze zniżką 15 bądź 30%. Tutaj nie jestem pewien, ile tej zniżki będzie, także jeśli oczekujecie na konto premium 360 dni, żeby go kupić, 6 będzie, czyli w Mikołajki, pierwsza okazja. No i w końcu piątek, mamy tutaj Thunderbolta, czyli czołg premium 6 poziomu drzewka amerykańskiego. Cecha charakterystyczna, z doświadczenia na twierdzy wiem, że jeśli weźmiemy go na autocelowanie i Thunderbolt będzie przodem, bo będzie mnóstwo pocisków rykoszetował, trzeba się przełączać na gold i tak dalej, także być może na twierdze przydatny, nie mam pojęcia, jak sprawuje się na randomkach, ponieważ najzwyczajniej na świecie tym czołgiem nie grałem. Jeszcze mamy, od razu zaznaczę, info jest z Ricochet Info. Generalnie przez ostatnie lata mieli nosa do tego i zazwyczaj im się to sprawdzało, także z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że te dane też będą prawdziwe. No i mamy jeszcze mnóstwo wolnego miejsca, także jeśli szukacie swojego czołgu premium, na pewno będzie jeszcze możliwość zakupienia takiego. Mnie nie pozostaje nic innego, jak poprosić Was o łapkę w górę, jak zachęcić do komentowania i subskrypcji kanału, zaprosić na streamy, które odbywają się codziennie od 8 do 14 i od 20 do 22. Ja się dzisiaj z Wami żegnam, pozdrawiam serdecznie, Bany.